Dzień dobry. www.gitaramyślnikonline.pl. Kolejny nasz filmik dla początkujących, tych, którzy szukają odpowiedzi na proste pytania. Znajdziecie u nas również odpowiedzi na pytania trudniejsze, aczkolwiek nie zapominamy o tych, którzy ze swoją przygodę z gitarą zaczynają i w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. I ten filmik poświęcony jest budowie gitary akustycznej. Tak jak mieliśmy już filmik o budowie gitary klasycznej, tak teraz mamy filmik o budowie gitary akustycznej. Bardzo podobna jest budowa. Gitara składa się z pudła rezonansowego, w którym jest otwór rezonansowy. Do tego mamy przyklejony mostek. Struny są metalowe. Mostek jest przymocowany bardziej solidnie niż w gitarze klasycznej, nie tylko na klej. Z reguły są tam jakieś różne śrubki lub tego typu sytuacje. Czasem jest to też porządny klej, po prostu inaczej, inna jest ta metoda. Struny zakończone tak samo jak w gitarach elektrycznych, kuleczkami przewlekamy lub mamy takie, tutaj mamy zdjęcie gitary również, więc możemy, tutaj są takie bolczyki, mogę te bolczyki pokazać właściwie. Proszę bardzo, to są, wkłada się je po prostu tam w odpowiednio przystosowany mostek i przewleka się struny, są dwa rodzaje mocowania. Gitara właściwie akustyczna zbudowana jest bardzo podobnie do gitary klasycznej. Mój tutaj egzemplarz, na którym żywym pokazuję, jest to akurat Ovation, więc ma zupełnie inne pudło rezonansowe. Więc proszę obejrzeć film o gitarze klasycznej. Sama zasada jest inna, inny jest kształt. W środku tak samo jest żebrowana, tylko też po prostu ma to wszystko troszeczkę inaczej wygląda. Z reguły są używane inne materiały też niż w gitarach klasycznych, więc po prostu to jest ta różnica. Dźwięk jest inny przez struny metalowe. Natomiast są to instrumenty akustyczne, oba w sensie fizyki, więc po prostu no co. Nie ma nic tutaj do dodania w tym momencie, tak? Gitary akustyczne posiadają w pudle rezonansowym z reguły cutaway'e, czyli takie wycięcia umożliwiające to, co mówiłem w filmie o gitarze klasycznej. Te wycięcia umożliwiają już dostęp do tych wyższych pozycji na podstrunnicy. Kolejna różnica, cóż, no mamy oznaczenia tutaj i z reguły przy okazji również oznaczenia są na gryfie. Więc tym to się właśnie różni, że po prostu łatwiej się gra. Cóż można jeszcze na ten temat powiedzieć? Jeśli jest to gitara elektroakustyczna, na pewno nie ma nic wspólnego z gitarą elektryczną i proszę tego też nie mylić, bo to nie jest ta gitara. Po prostu jest to gitara akustyczna, która ma wbudowany akustyczny pick-up i który stara się jak najwierniej oddać, to już w zależności od tego, jakiej jest to klasy gitara, stara się on jak najwierniej oddać brzmienie gitary akustycznej, takiej jak słyszymy z pudła rezonansowego, więc nie ma to nic wspólnego z gitarą elektryczną. Czasem ludzie sobie to mylą. Ten preamp na przykład wygląda w ten sposób. To jest akurat preamp powietrzny na OP20, całkiem niezły. Więc niektóre mają wbudowane tunery. Tutaj jest zbliżenie na zdjęciu preampu firmy Yamaha. On jest już troszeczkę inny, ale właściwie zasada jest taka sama. Cóż, na główce tak samo jak w każdej gitarze, oprócz Steinbergerów i ich kopii, mamy klucze. Tutaj już są to normalne maszynki, olejówki, także nie ma tutaj żadnej mowy o jakichś tam dziurach w główce czy tego typu sytuacjach. Wszystko jest bardzo podobne do gitary elektrycznej. Właściwie gitara elektryczna główka i wywodzi się z gitary akustycznej bardziej. Więc są to normalne olejowe klucze. Od ich jakości zależy, jak trzymają one strój. Z reguły ułożone są po trzy w rzędzie. Zdarzają się na przykład gitary Fendera, gdzie tam mają takie fenderowskie główki, tak? Tak samo tutaj mamy siodełko, tak samo jak w gitarze klasycznej, jest to siodełko na główce, na którym opierają się struny i od tego zaczyna się menzura do 12 progu i tak dalej. Podstrunnica z reguły jest palisandrowa, tak samo jak w gitarach klasycznych. Cóż jeszcze można powiedzieć? No cóż, progi na pewno będą lekko szersze, gitara ta na początek może się wydawać twardsza, aczkolwiek to wszystko są wrażenia właściwie takie typowo początkowe, prawda? Więc nie ma się co zrażać do gitary. Gitara jest instrumentem właściwie łatwym i można się na nim nauczyć grać i nie jest to trudne. Bardzo przyjemnie, dużo ludzi sobie spędza w ten sposób czas. Wszelkie pytania macie na ten temat, możecie mieć, nie ma się co bać.
zawsze odpowiemy na naszym forum alternatywnym gitaronline.pl. Cóż, gitary akustyczne różnią się jeszcze tym, że potrafią mieć takie sytuacje do zawieszenia tutaj, te kołeczki takie do zawieszenia paska. Czasem mają jeden, czasem mają, tak jak ta tutaj, dwa. To już wszystko zależy od tego, jaki tam jest design tego producenta. Tak jak powiedziałem, ten Ovation wykonany jest tutaj, bo jak to typowa konstrukcja Ovationa z takich jakichś tam ich super włókien i tych innych technologii w ogóle syntetycznych, gra to całkiem nieźle. Są gitary, które są wykonane też również po prostu normalnie z drewna. Są również na przykład modele Martina, widziałem taki model, w życiu byście nie powiedzieli na ten temat, że jest to gitara zrobiona z plastiku, w sensie z jakichś tam właśnie laminatów czy czegokolwiek innych włókien. Natomiast wyglądała po prostu idealnie jak z drewna, a była gitarą, która była właśnie zrobiona z takich tworzyw, grała maksymalnie, kosztowała w ogóle totalne pieniądze, za jakieś 700 funtów za nową z tym, z case'em, więc horrendalne kwoty, a generalnie była zrobiona cała z plastiku, oprócz gryfu i podstrunnicy, to wszystko w niej było właśnie w ten sposób. Nic, zapraszam na wszystkie nasze inne filmiki. Tak jak powiedziałem, tutaj dzisiaj przedstawiamy sobie budowy gitar akustycznych, klasycznych. Będą gitary, będzie film o gitarach elektrycznych dla zupełnie początkujących, na czym to wszystko polega, gdzie to wszystko się mieści, co to wszystko robi, a gdzie to zapraszamy, jak będzie pytania, alternatywne forum gitarowe www.gitaramyślionline.pl. Zapraszam, pozdrawiam.